Pierwszy to jest uchwała zarządu w sprawie, proszę Państwa, wprowadzenia do WPF-u na przyszły rok zadania pod nazwą modernizacja ogródków biodanowskich. Tu pokazujemy, że w 2013 robimy projekt, w 2014 realizujemy. Powiem szczerze, to wszystko idzie po bandzie, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, czy nam to zadanie przyjmą. Rozumiem, że większość z nas jest zdeterminowanych i myślę, że w tej sprawie tutaj uzyskujemy konsensus, żeby w Parku Bednarskiego ten ogródek był. Nie wiemy, kiedy tak naprawdę dojdzie skutecznie do projektu Parku Bednarskiego, w związku z tym, że jest wyjście naprzeciw, że chcemy, żeby tam urządzenia zabawowe postawić. Jest to zobowiązanie na przyszłego. Musimy to zrobić, tak projektujemy, że będzie przyszłego. Czy ktoś w tej sprawie? Ja bym chciała powiedzieć, że Pani Przewodnicząca, nie powinniśmy warunkować utworzenie tego ogródka od projektu w ogóle rewitalizacji całego parku. To ja tylko odrzuciłam, że nie mogą... Pani Basiu. No Pan mówi, że trochę... Pani Basiu, ja mówię o tym, że dwa ostatnie lata próbuje się zrobić projekt parku, nie zrobiono. Nie wiemy, czy kiedy on będzie... Ja tylko odpowiedziałem to... To powinno zrobić miasto, tak mówiąc szczerze, między nami ten cały park i ogródek, oczywiście. Ale proszę Państwa, na dzisiaj mamy sytuację taką. Mieszkańcy naszej dzielnicy w centrum Podgórza, w największym, najstarszym parku, który powinien być naszą klubą, wizytówką i nie wiem czym jeszcze, jest w najgorszym stanie. Każde urządzenie zabawowe, które ulega awarii, jest demontowane i wyciągane, nie zdemontowane. Najpierw mi zarzucają, że człowiek jest się na Rybitwach, to się mówi, że się robi w Płaszowie. Jest się w Płaszowie, mówią wszyscy, że się robi w Podgórzu. Mówię w Podgórzu, za Podgórzem, to goście mi mówią, że za chwilę to ja już sam nie wiem, jak to się naprawdę. Proszę Państwa, kto z Państwa na tym nie zaczyna się w numer 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 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 0 wstrzymujących,